Witam w 112 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem Randalla Gregorego Holcomba pod tytułem Własność wspólna w anarchokapitalizmie. Musimy pamiętać, że anarchokapitalistyczna rzeczywistość to nie są jedynie zatomizowane grupy wzajemnej adoracji, czy jakieś wyodrębnione, odseparowane od siebie wycinki gruntu prywatnego, pomiędzy którymi jest pasmo ziemi niczyjej. Musimy także pamiętać, że takie zdecentralizowane społeczności, które cechują się tym, że wszystko w ich zasięgu, w ich granicach jest prywatne, również nie mogą mieć racji bytu, ponieważ wówczas swobodne poruszanie się po nich i przemieszczanie byłoby znacząco utrudnione, jeśli nie niemożliwe. Takie jednostki, powiedzmy administracyjne, na takich prawach musiałyby również posiadać jakieś połacie ziemi będące własnością wspólną, ale nie wspólną w takim sensie, jaką jest dzisiaj, czyli publiczną, czyli niczyją de facto, posiadaną przez wąskie grupy interesu, przez oligarchów, przez polityków i samorządowców, które są przymusowo utrzymywane ze składek, które nazywa się podatkami lub odwrotnie. I tak naprawdę nikt nie może rościć sobie praw do nich i żaden ze 100 mieszkańców nie może wynieść sobie żadnej ze 100 płytek chodnikowych lub 100 latarni albo kawałków asfaltu drogi. Inaczej byłoby, gdyby to wszystko zależało od porozumienia stron. Gdyby spółki, spółdzielnie i inne formy dobrowolnej, oddolnej organizacji rozdzielały między siebie dobra i decydowały, jaka proporcja, w jakiej procentowym odsetku ułamku należy się każdemu z udziałowców, z właścicieli. I zawsze mieliby oni możliwość odwrotu. Zawsze przysługiwałoby im prawo do wypowiedzenia umowy i odłączenia się od takowej organizacji. I mieliby możliwość zwinięcia swoich manatków i zabrania ich ze sobą. Odłączenia na przykład i otoczenia ogrodzeniem swojej części, na przykład gruntu. O wiele trudniej byłoby na przykład z drogami, jednak tu również jakieś zadośćuczynienie materialne zostałoby takiej osobie wypłacane i nie musiałaby od razu utrudniać ruchu pojazdom ani zamykać jakiegoś odcinka trasy, bo powodowałoby to znaczące utrudnienia komunikacyjne. Rozważania na temat natury anarchokapitalizmu przebiegały zwykle przy założeniu, że wszelka własność będzie pozostawać w rękach prywatnych. Literatura wyjaśnia, jak międzyosobowe umowy mogą zastąpić wszystkie funkcje, jakie spełnia państwo. Autorzy tacy jak Rothbard, Friedman czy Benson bardzo przekonująco argumentują, że takie umowy znacznie lepiej niż rząd wypełnią zadania produkcji wszystkiego, na co rząd ma wyłączność dzisiaj. Poczynając od zapewniania usług policyjnych, przez drogi oraz prawo i sądy, na wojskowości kończąc. Prace te zaakceptowane tutaj będą bez żadnego dowodu. Artykuł ten ma na celu przyjrzenie się wyłącznie jednemu aspektowi społeczeństwa anarchokapitalistycznego, istnieniu własności wspólnej, a raczej współdzielonej, gdzie za każdym razem co do jej użytkowania wszyscy będą musieli się dogadać, umówić lub zawrzeć jakieś porozumienie, kontrakt, wyznaczyć jakieś zasady korzystania z niej. I każdy będzie w takich samych lub różnych
proporcjach ją posiadał. Sądzimy, iż założenie, że każda własność pozostawać będzie w rękach prywatnych, jest nieuprawnione, ponieważ wszelka własność może być posiadana wspólnie, co przedstawimy poniżej. Co więcej, libertariańska etyka nie pozwala na zawłaszczenie własności wspólnej. W skrócie, artykuł ten opisuje źródła własności wspólnej w anarchokapitalizmie. Musimy pamiętać, że nie każdy z nas posiada środki, tudzież możliwości obronne i organizacyjne, by ogarnąć duże pola i duży zakres terytorium pod pieczą pojedynczego człowieka czy nawet organizacji. Nieraz zachodzi konieczność zrzeszenia się, nieraz zachodzi konieczność złożenia się na to materialnie z innymi ludźmi, przez co każdemu z nich przysługuje jakiś ułamek tegoż. I my, to w naszym interesie już leży, by oszacować, jaki dokładnie. Istnienie własności wspólnej w anarchokapitalizmie naturalnie zwraca naszą uwagę na następującą interesującą kwestię. Jak będzie ona kontrolowana i utrzymywana? Musimy mieć zapewniony na lata przez firmy budowlane, przez jednostki terytorialne, dojazd lub dojście do swojej własności. Nie może nikt nam ograniczyć terenów, na przykład okalających dom, i obudować ich murem, gdyby nawet miał na to ochotę, ponieważ dokonałby na nas wtedy aktu agresji i ograniczył możliwość poruszania się i dotarcia do swojej własności. Dlatego wszelkie tereny pomiędzy budynkami czy mieszkaniami będą również musiały, nawet mając swoich właścicieli, być udostępnione dla postronnych do swobodnej trasy. Na temat ów przeprowadzić można szereg spekulacji, jednakże w artykule tym powstrzymywać się będziemy od pochopnych wniosków w tej kwestii. Zamiast tego skoncentrujemy się na tym, jak powstaje własność wspólna w anarchokapitalizmie. Ten temat zasługuje naszym zdaniem na zainteresowanie zwolenników anarchokapitalizmu. Często zwraca się uwagę, iż podczas gdy Karol Marx proponował zastąpienie kapitalizmu socjalizmem, jego dzieła przedstawiały krytykę kapitalizmu, a nie projektu społeczeństwa socjalistycznego, które miałoby ów kapitalizm zastąpić. Lang i Taylor, rozwijając teorię gospodarki socjalistycznej, przypisują Misesowi zauważenie pewnych problemów, z jakimi socjaliści muszą sobie poradzić. Jednakże z całą pewnością socjalizm nigdy nie działał tak, jak przewidywał to Marx, co wymknęło się mu spod kontroli, a było możliwe do przewidzenia odpowiednio wcześniej, zważywszy na rozważania nad jego naturą i naturalnymi konsekwencjami implementacji. Artykuł ten nie ma za zadanie rozwiązywać jakichkolwiek problemów, przed którymi anarchokapitalizm stoi. Chcę tylko objaśnić podstawowe jego zasady. Zwraca uwagę na pewien obszar, który do tej pory był często pomijany lub ignorowany lub nie do powiedziany i który wymaga dalszego uwzględnienia w teorii anarchokapitalizmu, jeśli ów system społeczny ma kiedykolwiek zastąpić państwo i być traktowany poważnie jako alternatywa. Locke'a uzasadnienie własności prywatnej. Filozoficzne ramy anarchokapitalizmu opierają się w znacznej mierze na lockowskiej obronie własności prywatnej od jego klauzuli pierwotnego zawłaszczenia poprzez zmieszanie swojej pracy z ziemią. Warto zatem przyjrzeć się słowom samego Locke'a na ten temat. Mimo że ziemia i wszystkie niższe istoty są wspólne niczym wszystkim ludziom, to jednak każdy człowiek dysponuje własnością swej osoby, samo posiada się. Nikt nie ma do niej żadnego uprawnienia poza nim samym. Możemy więc powiedzieć, że praca jego ciała i dzieło jego rąk, członków przytwierdzonych do korpusu, do reszty fizycznej powłoki cielesnej, słusznie należą do niego. Cokolwiek więc wydobył on ze stanu ustanowionego i pozostawionego przez naturę, zespoloną ze sobą, złączył ze swą pracą i przyłączył do tego, co jest jego własne, czynił swą własnością, do tego, co zostało przez niego wydobyte ze stanu, w jakim zostało umieszczone przez naturę. Jego praca dołączyła coś, co wyklucza już do tego powszechne uprawnienie innych.
nikt nie ma już do tego prawa. Praca ta jest bezsprzecznie własnością pracownika, stąd żaden człowiek poza nim samym nie może być uprawniony do tego, co raz już zostało przez niego zawłaszczone. Opierając się na przesłance samoposiadania, ludzie, gdy zmieszają własną pracę z niezawłaszczonymi zasobami, wchodzą w posiadanie produktu swojej pracy i owych niezawłaszczonych wcześniej zasobów. Jednakże jeden z elementów lokowskiego uzasadnienia własności prywatnej bazuje na spełnieniu tzw. klauzuli Locke'a, która głosi, iż jednostka może rościć sobie prawa do własności, jeśli pozostają jeszcze dla innych nie gorsze dobra wspólne. Hoppe cytuje ten sam fragment z Locke'a i podczas gdy wychodzi od Locke'a, odrzuca powyższą klauzulę, stwierdzając: uprzedzając wszelkie nieporozumienia, aprobata dla Locke'a dotyczy tu tylko jego koncepcji zawłaszczenia. Nie rozciąga się ani na pierwsze zdanie cytowanego wyżej fragmentu, ani na zamykającą go niesławną klauzulę. Przeciwnie, pierwsze zdanie mówiące o wspólnej własności natury wymaga niepotrzebnego i w istocie pozbawionego ugruntowania założenia teologicznego. Przed aktem zawłaszczenia natura jest i musi być uważana za nienależącą jeszcze do nikogo, za terra nullus, ziemię niczyją, i dopiero musi zostać zawłaszczona przez kogoś celowo. Klauzulę tę należy zatem porzucić, uznając ją za niezgodną z pozostałą częścią rozumowania Locke'a. Niekonsekwentną. Hoppe ma rację, że nie ma powodu sądzić, jak sugeruje to Locke, że w stanie natury wszystko było posiadane wspólnie. Nie zostało jeszcze wzięte w posiadanie, odkryte i wykorzystane, więc nie mogło takie być. W rzeczywistości Locke nie twierdzi w ogóle, że własność wspólna występuje, ale raczej, że wszystkie rzeczy są wspólne wszystkim ludziom, co niekoniecznie musi oznaczać własność. Wydaje się raczej, że chodzi o to, iż w stanie natury zasoby dostępne są wszystkim ludziom. Przykładowo wyobraźmy sobie, że przez las idzie człowiek, który zbiera owoc z drzewa, aby go zjeść. Owoc ów jest jednakowo dostępny wszystkim. Nie ma powodu sądzić, że sam akt zabrania owocu jest równoznaczny zawłaszczeniu drzewa i ustanowieniu na nim własności. Zaiste do drzewa nie dodano żadnej pracy. Pracy użyto jedynie w celu zdobycia owocu, który już tam był, a owoc został skonsumowany. Owoc staje się własnością osoby, która go zbierze. Rzecz ma się jednak zupełnie inaczej w przypadku drzewa, z którego owoc pobrano. Jeśli osoba, która zabrała owoc, zmierzała do innego celu podróży i nie spodziewa się kolejny raz przejść koło tego drzewa, tym bardziej racjonalne wydaje się stwierdzenie, iż osoba ta ma prawo zjeść nieposiadany przez nikogo owoc, ale nie zawłaszcza drzewa tylko dlatego, że ów owoc zabrała. Następna osoba, która przejdzie koło tego samego drzewa, również ma prawo do owocu. Prawa jeszcze kolejnej osoby nie będą naruszone przez fakt, że uprzednio inni ludzie zerwali z tego drzewa owoce, ponieważ do nikogo ono wcześniej nie należało. Rozpatrzmy kolejny przykład. Ktoś przepływa statkiem ocean. Ocean jest wspólny wszystkim ludziom, używając słów Locke'a, ale przekroczenie go nie sprawia, że osoba ta stanie się właścicielem oceanu i że inne osoby nie będą uprawnione do skorzystania z owego oceanu później. Zgodnie z lokowską zasadą zawłaszczenie, używanie nieposiadanych przez nikogo przedmiotów niekoniecznie przenosi własność. Każdy może przecież dowolnie zaśmiecać ją, niszczyć i przemierzać gdziekolwiek zamierza, bez pytania innych o zgodę, wchodząc sobie często w drogę. W powyższym cytacie Hoppe odrzuca klauzulę Locke'a, ponieważ nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby w stanie natury własność posiadana była wspólnie. Logicznie nie ma to jednak sensu. Jeśli coś jest wspólne, w sensie wszystkich naraz, to tak jakby było niczyje, bo ani nikt o to nie dba, ani się tym specjalistycznie nie zajmuje. Niezależnie czy, jak sugeruje Hoppe, własność nie jest posiadana przez nikogo, czy idąc za Locke'em jest wspólna wszystkim ludziom, fakt ów niekoniecznie wpływa na prawomocność, zawłaszczenie własności, jeśli na działaniu tym traci ktoś inny. Własność może być niczyja.
lecz mimo to Locke może odrzucać pomysł, według którego ktoś może zawłaszczyć własność niczyją. Jeśli czyn ten pozostawi innym osobom gorsze możliwości niż te, które istniały przed zawłaszczeniem. Czysta logika. Nawet jeśli własność jest niczyja, nie unieważnia to lokowskiej klauzuli. Nie sprawia również, że lokowska klauzula jest prawdziwa. Zajmiemy się nią w następnych rozdziałach tego artykułu. Tutaj chcemy jedynie podkreślić, że pierwotnie stanowiła ona część lokowskiej teorii własności prywatnej. Jednakże nie opieramy się na prawdziwości klauzuli Locke'a, a więc nawet jeśli Hoppe ma rację odrzucając ją, własność wspólna i tak mogłaby funkcjonować w anarchokapitalizmie. Ewolucja własności wspólnej. W duchu Nozicka wyobraźmy sobie ewolucję praw i własności w anarchii. W przeciwieństwie do Hobbesa, który opisuje anarchię jako wojnę wszystkich ze wszystkimi, ludzie w hipotetycznej nozickowskiej anarchii chcą ze sobą współpracować, ale i tak pojawiają się spory, co daje impuls do powstania firm zapewniających te usługi, które ludzie zwykle otrzymują od państwa, takie jak usługi policyjne, drogi czy infrastruktura w ogólności. Jak wyjaśniają Rothbard i Friedman, Benson i inni, sektor prywatny może zapewniać wszystkie te usługi bardziej efektywnie i, co ważniejsze dla libertarianina, nie łamiąc praw jednostek. W takim układzie rząd jest niepotrzebny i niepożądany i wcale ze zbioru wszystkich firm, konkurencji, w trakcie ciągłej rywalizacji cenowej o zdobycie konsumentów, w trakcie ciągłej potyczki podnoszącej innowacyjność i jakość, nie musi wyodrębnić się żadna dominująca monopolistyczna firma, która przebije wszystkie inne i obejmie władzę i obejmie absolutną kontrolę i stanie się jedynym i głównym dostarczycielem i świadczycielem takich usług. To raczej mało prawdopodobne. W trakcie permanentnego stresu wynikającego z szybkiego rozwoju konkurencji, która depcze nam po piętach, i z możliwości weryfikacji rynkowej i samoregulacji, gdzie odbiorcy takiego rozwiązania, konsumenci, stwierdzą, że nie bardzo im to na rękę i mogą taki pomysł zbojkotować i zostracyzmować jego inicjatora. To nie byłoby mu na rękę. W tak zarysowanych ramach do uprawomocnienia własności stosowana jest powyżej zacytowana zasada Locke'a. Ludzie samoposiadają się i wchodzą w posiadanie poprzez zmieszanie pracy, którą posiadają z niezawłaszczonymi zasobami naturalnymi. Zatem ktoś może zawłaszczyć kawałek ziemi, gdy zmiesza swoją pracę z niezawłaszczoną ziemią, uprawiając ją, budując na niej dom lub wykorzystując ją w inny sposób. Ziemia staje się wtedy prawomocną własnością tej jednostki, która zmieszała z nią swoją pracę, jak Rothbard zaznacza. Jeśli surowcem naturalnym jest grunt, jego użytkownik może oczyścić go pod budowę domu lub pastwisko, albo uzyskać z niego drewno itd. Jeśli grunt jest większy niż może go zagospodarować poprzez swoją pracę, nieużytkowany grunt musi po prostu pozostać niczy, dopóki nie pojawi się jego pierwszy użytkownik i właściciel. Stawia to pytanie, jakie są cechy konstytutywne użytkowania. Dla przykładu, wspomniany wcześniej człowiek, który zebrał owoc z drzewa, prawdopodobnie nie jest w tym kontekście użytkownikiem drzewa, ale jego bezpośredniej kreacji, chociaż jest on użytkownikiem owocu. Nie wydaje się, że samo przejście obok lub przekroczenie obszaru stanowiło użytkowanie, które wyznaczałoby własność. Wyobraźmy sobie realistyczną, hipotetyczną sytuację, dzięki której będziemy mogli bardziej szczegółowo przeanalizować tę kwestię. W społeczeństwie anarchokapitalistycznym, w miarę jak ludzie zakładają firmy i budują domy na danym obszarze, powstaje miasto jako konglomerat komórek miejskich. Zapewne na terenie rolniczym ktoś zakłada sklep ogólnospożywczy.
zachęcając rolników z okolicy do robienia w nim zakupów. Korzystając z bliskości tego często uczęszczanego miejsca, ktoś inny buduje w pobliżu bank. Wkrótce powstają kolejno fryzjer, hotel, stajnia lub bardziej współcześnie warsztat samochodowy. Wszyscy biznesmeni weszli w posiadanie swoich firm i posesji, na których firmy te się znajdują, oraz domów, w których mieszkają zarówno sami biznesmeni, jak i ich pracownicy i rodzina, zgodnie z lokowskimi zasadami. Oczywiście nie mogą oni rościć sobie praw do większej połaci ziemi, niż faktycznie wykorzystują i potrzebują, ponieważ, jak mówi Rothbard, jeśli grunt jest większy, niż może go zagospodarować poprzez swoją pracę, nieużytkowany grunt musi po prostu pozostać niczyj, dopóki nie pojawi się jego pierwszy użytkownik. Przykładowo, kiedy Disney Company zbudowało Disney World na Florydzie w latach 60. XX wieku, wykupiło ogromne obszary wokół przyszłego parku rozrywki, żeby uniemożliwić innym chętnym zamieszkanie w pobliżu. Czy to działanie byłoby prawomocne w anarchokapitalizmie? Jeśli ziemia była wcześniej niczyja i Disney zawłaszczył ją, to nie byłby uprawniony do wysuwania roszczeń do większej ilości ziemi, niż faktycznie wykorzystuje. Jednakże jeśli ziemia była wcześniej posiadana, Disney mógł ją wykupić nawet wtedy, gdy nie zamierzał natychmiast z niej korzystać, jak twierdzi Rothbard. Nie znaczy to jednakże, że użytkownik ziemi musi kontynuować jej użytkowanie, by została ona jego własnością. Załóżmy, że Jones korzysta z pewnego kawałka gruntu, a następnie uznaje, że nie przynosi mu ona korzyści i przestaje na nim gospodarować. Czy w wolnym społeczeństwie utraciłby swoje prawo własności? Nie, jedynie odłożył konsumpcję i wykorzystanie na później lub zawiesił w czasie. I zawsze każdorazowo może do tego powrócić, jeśli przyjdzie taka konieczność lub ochota, ponieważ gdy choć raz połączył swoją pracę z ziemią, pozostanie ona jego własnością aż do śmierci. Jego praca została nieodwracalnie zmieszana z zagospodarowanym przez niego gruntem i będzie on już na zawsze należeć do niego lub jego prawnych następców, spadkobierców pokroju dzieci. W omawianym przykładzie Disney nie mógł zawłaszczyć więcej ziemi, niż użytkował, ale jeśli ziemia okalająca jego posesję została uprzednio zawłaszczona, mógłby tę ziemię wykupić i dopiero wtedy z niej korzystać. Rozważmy ponownie hipotetyczną społeczność, która wyrosła na wcześniej niezawłaszczonym gruncie z bankiem, sklepem itd. Społeczność taka przyciągać będzie ludzi z dalekich stron. Gdyby istniał jedynie sklep ogólnospożywczy, rolnicy przychodziliby wyłącznie do niego, ale skoro otworzono bank, w ramach wycieczki do sklepu odwiedzą także bank. Dla wygody, z pragmatyzmu. Później dopiero sklep, dealera samochodowego, kino. W miarę jak osada przekształcać się będzie w miasto. Podczas gdy wszyscy biznesmeni posiadają posesje, na których znajdują się ich firmy, drogi łączące je używane są wspólnie i, jak pokazuje przykład z Disneyem, żaden biznesmen nie może wysuwać roszczeń do dróg między posesjami, na które wchodzili klienci. Nawet jeśli klienci ci korzystali z tych dróg, żeby dostać się na posesję, to niestety nie posiadają zdolności teleportacyjnych i jakoś muszą się tam dostać. I nie warto utrudniać im tego zadania, zamykając przed nimi ścieżkę. Drogi te wykorzystywane są przez wszystkich biznesmenów i ich klientów zarazem, którzy mogą podróżować z bardzo daleka, żeby wspierać biznes, i muszą mieć swobodę przemieszczania się. Żadna osoba nie może rościć sobie praw na gruncie zasad Locke'a do tych arterii komunikacyjnych, ponieważ nie powstały one poprzez zmieszanie jego pracy z ziemią. Powstały one raczej z tego powodu, że wielu ludzi z nich korzystało, przechodząc od jednej firmy do drugiej. Chociażby samo przejście przez kawałek ziemi nie wystarcza, żeby powiedzieć, iż ktoś zmieszał swoją pracę z ziemią poza kolejnymi krokami butów i że w konsekwencji jest właścicielem. Drogi stały się wartościowymi arteriami komunikacyjnymi i wyższą koniecznością jest z nich korzystać. Z powodu wspólnego korzystania przez wielu ludzi. Nie są one zatem posiadane przez pojedynczego właściciela, ale przez wspólnotę. Ich wartość przypisujemy nie użytkowaniu czy pracy jednostki. Drogą są wartościowe.
ponieważ wielu ludzi wykorzystuje ziemię wspólnie z natury, bo tak po prostu wygodniej i tak wypada. Long przedstawia podobny przykład. Wyobraźmy sobie wioskę nieopodal jeziora. Wieśniacy powszechnie przechadzają się wzdłuż jeziora, aby łowić ryby. W początkach osady trudno było dostać się na brzeg z powodu zagradzających drogę krzaków i zalegających gałęzi, ale z biegiem czasu szlak przetarto. Tak wytworzyła się droga, nie w wyniku centralnie skoordynowanego wysiłku, ale po prostu w rezultacie powszechnego dzień w dzień korzystania z tego szlaku. Wyrobiła się od kroków. Jest on zatem produktem pracy, jednak nie pracy indywidualnej, ale pracy wspólnej, zbiorowej, często osób nieznajomych sobie ani niespokrewnionych żadnymi więzami konkretnymi. Jednak to oni wydeptali sobie tę ścieżkę. Gdyby jednak jeden wiesiak zdecydował się wykorzystać nowo powstałą drogę i ustanowił na niej bramę, aby pobierać myto, naruszałby kolektywne prawa własności, które osadnicy wspólnie zdobyli. Przykład Longa wyraźnie pokazuje, jak własność wspólna może wytworzyć się w ramach praw lokowskich. Alternatywne rozwiązanie, drogi prywatne. Ten opis powstania własności wspólnej niekoniecznie musi wystąpić w każdym przypadku. Można wyobrazić sobie przedsiębiorczego biznesmena, który zbuduje biurowiec, wstawi drogi i pozostałą infrastrukturę, zostając właścicielem całej posesji. Przedsiębiorca ów mógłby sprzedać lub wynająć działki, jednocześnie posiadając drogi między nimi. Bardzo często powraca absurdalne pytanie, najczęściej w języku angielskim, na forach zagranicznych: kto będzie budował drogi? Otóż będą to robić dokładnie ci sami ludzie, co obecnie. Prywatne firmy budowlane, zarządzane przez swoich właścicieli i szefów. Jedni dla drugich, producenci dla konsumentów, robotnicy dla nabywców, którzy płacą za konkretną usługę. Chociaż w wielu przypadkach zapewne tak by się stało, nie jest to konieczny scenariusz, nawet gdy mamy do czynienia z rzeczywiście przedsiębiorczym biznesmenem. Jeśli właściciel sklepu ogólnospożywczego w opisanym przez nas przykładzie zdecydowałby się zastosować właśnie tę strategię, założyciel banku czy mechanik mogliby podjąć decyzję o założeniu firmy poza terenem należącym do właściciela sklepu, co miało miejsce w przypadku Disneya, firmy sporej. Wiele firm powstało poza granicami Disney World, żeby uniknąć konieczności zapłaty pierwszemu przedsiębiorczy czynszu lub wykupu działki, tnąc koszty, ale wystarczająco blisko, żeby skorzystać z jego bliskości. Pamiętajmy, że klauzula Locke'a wymaga, aby własność pozostawiona innym była co najmniej tak dobrej jakości, jak własność zawłaszczona przez wcześniejszego posiadacza, nie mniejszej. Wspólna arteria komunikacyjna powstanie zatem na granicy biurowca lub centrum handlowego, których właściciele, przedsiębiorczy biznesmeni, posiadają prywatne drogi na własność, które wykupili i utrzymują porządek na nich, ponieważ inni mogą podjąć decyzję o osiedleniu się poza granicami i kontrolą przedsiębiorcy, który zapoczątkował osiedle. Nikt nie będzie co kilka kilometrów stawiał kolejnych bramek kontrolnych i kazał sobie uiszczać cyklicznych opłat za poruszanie się, ale być może zażąda jakichś symbolicznych kwot za możliwość swobodnego przemieszczania. Choć prywatne drogi są prawdopodobnym rozwiązaniem w wielu przypadkach, wydaje się możliwe, że wiele firm o niewielkim kapitale początkowym osiedli się w znacznej bliskości, nie inwestując jednakże w budowę i utrzymanie arterii komunikacyjnych, które umożliwiłyby ludziom przemieszczanie się z jednej firmy do drugiej. Ale zrobią zapewne wszystko, co w swojej mocy, by usprawnić tę usługę i przenieść ją na wyższy poziom rozwoju. Drogi rozwijają się więc razem z firmami i mogą przynieść korzyści wszystkim tym firmom naraz. W miarę jak firmy rosną, transport łączy je, zwiększa się, dzięki czemu ludzie korzystający z dróg, a nie jednostka, która zmiesza swoją pracę z niezawłaszczonymi zasobami, tworzą arterie komunikacyjne. Według zasad lokowskich jedna osoba nie mogłaby przedstawić prawomocnego roszczenia do własności owych arterii, ponieważ po pierwsze, roszczenie takie nie pozostawiłoby tak dużo
tej samej jakości dobra dla wszystkich innych. Gdyby było to najbardziej bezpośrednie połączenie między dwoma firmami i po drugie, niezależnie od prawdziwości klauzuli, nie stworzyła ich praca jednego człowieka, ale wielu, którzy chcieli dostać się do celu swojej podróży i posłużyli taką drogą na skróty po linii najmniejszego oporu. Odwołanie do Locke'a nie stanowi jednak sedna naszego argumentu, jest ono jedynie dodatkiem. Z całą pewnością w anarchokapitalizmie wiele dróg byłoby prywatnych czysto, jednakże równie wiele pozostawałoby nie przez pracę jednostki, ale użytkowanie wielu jednostek naraz, ponieważ są to szlaki komunikacyjne łączące konkretne miejsca, często odwiedzane. W miarę jak zwiększa się ruch między tymi miejscami, tworzą się poprzez wspólne użytkowanie arterie komunikacyjne, które stają się własnością wspólną. Nie mówi to nic o realności i potrzebie istnienia dróg prywatnych. Twierdzimy po prostu, że nie wszystkie drogi powstaną w ten sposób. Niektóre z nich wyłonią się w rezultacie zwiększonego ruchu, a nie wskutek pracy jednostki, a więc podpadać będą pod kategorię własności wspólnej w anarchokapitalizmie, co budzi kontrowersje. Gdy z arterii korzysta wielu ludzi, próba zawłaszczenia jako własność prywatną owych dróg przez jednostkę stanowiłoby naruszenie praw tych licznych użytkowników. Własność wspólna, a własność kolektywna. Powyższe rozważania pokazały nam, jak własność może ewoluować we własność wspólną, przeobrazić się, to znaczy taką, do której dostęp jest otwarty dla wszystkich, bez wyjątków. Powiązanym, ale odmiennym rodzajem własności jest własność kolektywna, według której własność jest posiadana przez konkretną grupę ludzi. Łatwo sobie wyobrazić ową formę własności, ponieważ jest ona dziś bardzo powszechna. W związku sąsiedzkim, który posiada swoje własne, na przykład drogi, każdy, kto posiada dom w sąsiedztwie, posiada również udział w drogach. Członkowie związku łącznie zgadzają się na zasady rządzące własnością kolektywną, na to, jak ją finansować, utrzymywać i kto ma do niej dostęp, by na przykład dokonywać renowacji, napraw czy jakichś konserwujących praktyk. Foldvery szczegółowo wyjaśnia, jak prywatne wspólnoty, związki sąsiedzkie, a nawet firmy, przykładem Disney, mogą zapewniać dobra publiczne ich właścicielom lub konsumentom, ale owe dobra publiczne są posiadane kolektywnie. W powyższym przykładzie jednakże drogi stały się wspólne, co oznacza, że każdy może mieć na nie wstęp. To właśnie odróżnia własność wspólną od własności kolektywnej. Własność wspólna pojawia się w naturalny, lokowski sposób. Ludzie podróżują do pracy, na przykład do sklepu ogólnospożywczego w powyższym przykładzie, a gdy bank otworzy w pobliżu swoją siedzibę, również ze sklepu do banku. Po pieniądze na przykład. Podczas gdy można sobie wyobrazić kogoś kładącego prywatną drogę, aby połączyć te dwa miejsca dla wygody. Być może nie będzie to opłacalne, jeśli firmy nie mają zbyt wielu klientów, a gdy baza konsumencka już się wykształci, ludzie już korzystają z arterii komunikacyjnej. Już zmieszali swoją pracę z nią. Zrobiła to jednakże nie jedna osoba, ale wszyscy, którzy przemierzyli drogę od jednej firmy do drugiej. Firmy te nie mają żadnego interesu w ograniczaniu możliwości przemieszczania się między nimi. Pozostawiają tutaj pewne pole swobody. Istotnie fakt, że inne firmy znajdują się zaraz obok, pomaga zwiększyć ruch, a więc owa arteria jest korzystna dla wszystkich firm w pobliżu, ale zwiększa też bezpieczeństwo, gdyż raźniej w grupie i łatwiej się bronić, gdy ktoś nadstawia karku za ciebie. Dostęp do arterii jest otwarty dla wszystkich, poczynając od ludzi, którzy przechodzą tędy codziennie, do tych, którzy bywają tutaj raz na miesiąc, rok czy nawet rzadziej. Publiczny dostęp pozwala ludziom na wejście na drogę, nawet jeśli nigdy wcześniej z niej nie korzystali. Filmy raczej nie przywłaszczą sobie własności wspólnej, ponieważ oznaczałoby to odebranie sobie konsumentów. W każdym razie, jako że nie ma jednostkowego właściciela czy grupy jasno określonych kolektywnych właścicieli, nikt nie ma prawa wykluczyć kogokolwiek z własności wspólnej.
Kluczowe jest, iż w momencie, gdy ziemia staje się własnością wspólną, zawłaszczenie jej przez jednostkę lub grupę częstych użytkowników pozbawiałoby ich należnego im prawa do korzystania z własności wspólnej. Własność wspólna jako taka pojawia się później, ponieważ gdy potencjalna własność była nieużywana, wielu ludzi miało do niej dostęp, ale nie zmieszało z nią swojej pracy w sposób, który przenosiłby własność prywatną. W momencie, gdy ustanowi się własność wspólną, żadna jednostka czy grupa nie ma prawa pozbawić innych do niej dostępu. Fakt, że niektórzy ludzie korzystają z arterii częściej niż inni lub że niektórzy ludzie mają swoje posesje bliżej niż inni, nie jesteśmy w stanie się przez wystarczający czas wykazać, aby wykluczyć innych z możliwości wstępu na własność wspólną. Możemy sobie wyobrazić, że wiele firm położonych nieopodal arterii również by chciało, żeby pozostała ona własnością wspólną, aby ułatwić konsumentom dostęp do nich, wspierając ich biznesy. Gdyby droga była sprywatyzowana, właściciele drogi mogliby ustanowić cło za przejazd, które właściciel firmy mógłby uznać za zbyt wysoką opłatę lub wręcz w ogóle zakazać przejazdu. Droga ma wartość z powodu bliskości firm i prostoty dotarcia tam. Gdyby ktoś przyznał sobie prawo własności do niej i ustanowił opłaty za dotychczas bezpłatny przejazd, pogwałciłby uprawnienia właścicieli pozostałych firm i mógłby zbankrutować, zostając odrzuconym bezwzględnie przez wszystkich kolejnych. Gdyby było to dozwolone, osoba, która wysunęła roszczenia do drogi, mogłaby przywłaszczyć sobie opłaty, pozbawiając konsumentów i biznesmenów nadwyżki konsumenckiej i produkcyjnej. Wartość drogi przypisywana była nie do działań nowego właściciela, ale do tego, iż ten zmieszał swoją pracę z ziemią, ale do wcześniejszej działalności sąsiadujących z drogą biznesmenów. Zatem sąsiadujący właściciele mogą również stworzyć lokowskie prawa do wspólnego dostępu do arterii, ponieważ zarówno oni, jak i ich klienci z niej korzystali, choć może w domu rodzinnym nie mam już takich powodów do konfliktu, tudzież jakichś pokoleniowych zmian, które byłyby na tyle subtelne, że ledwo odczuwalne. Tutaj jest wrogość, ale do pewnej kontrolowanej formy. To samo będzie prawdą w odniesieniu do dróg dzielnicowych. Jeśli ludzie budują domy, tworząc z biegiem czasu arterie komunikacyjne między nimi, będą one własnością wspólną. Gdyby ktoś zawłaszczył drogę jako własność prywatną, pozbawiłby domowników i innych użytkowników prawa do korzystania z własności wspólnej. Tak jak w przypadku firmy, jeśli by do tego doszło, właściciel drogi mógłby zdobyć pełną rentę od okolicznych domów, ustanawiając wysokie opłaty wynikające z wartości okolicznych domów, a nie ze zmieszania pracy przez właściciela drogi z ziemią. Gdy zatem własność jest wspólna, przekształcanie jej we własność prywatną oznaczałoby pogwałcenie lokowskich praw. Nie zajmujemy się tutaj kwestią efektywności własności wspólnej. Oczywiście mogłaby wystąpić tragedia wspólnego pastwiska, którą opisywał Hardin, ale nie stanowi to libertariańskiego usprawiedliwienia pozbawiania ludzi dostępu do ich własności wspólnej. Może być przykładowo tak, że grodzenia, które przekształciły zdecydowanie nadużywane wspólne pastwiska we własność prywatną, czyniły bardziej efektywny użytek własności, jednakże pozbawiały również pewnych wcześniejszych użytkowników prawa do własności wspólnej i do wypasania na niej trzody. Jest wiele innych przypadków, w których ziemia nie jest zawłaszczana przez pojedynczego użytkownika, lecz jest używana wspólnie przez wielu ludzi, z których każdy miesza z nią swoją pasję, dobrowolnie i swobodnie. Carlos i Louis opisują kanadyjskich Indian, którzy polują na bobry na wspólnych terenach łowów. W takich przypadkach wielu ludzi zmieszało swoją pracę z ziemią, opierając na niej swoje utrzymanie. Trudno byłoby dowodzić, że pierwsza osoba, która poluje na pierwszym kawałku ziemi, staje się jego właścicielem.
Zupełnie tak, jak trudno byłoby dowodzić, że pierwsza osoba, która zerwie owoc drzewa, staje się właścicielem drzewa. Ale jeśli więcej ludzi zaczyna tam polować, prawo polowania staje się wspólne wszystkim. Ziemia użytkowana w ten sposób nie mogłaby być następnie zawłaszczona przez jednostkę, nie pozbawiając wszystkich innych ich lokowskich praw do własności wspólnej, które posiadają, jako że wszyscy zmieszali swoją pracę z ziemią. Chodzi o to, że własność może na gruncie lokowskiej teorii stać się własnością wspólną, do której dostęp będą mieli wszyscy, bez wyjątków. Odróżnia się to od własności kolektywnej tym, że tam własność należy do określonej grupy jednostek. Ograniczenie dostępu do takiej własności wspólnej pozbawiłoby ludzi ich praw. Wspólnie posiadane parki i budynki. Drogi stanowią dobry przykład własności wspólnej, ale wiele innych dóbr mogłoby wejść we wspólne posiadanie w ten sam sposób. Przykładowo, ludzie we wspólnocie mogą spotykać się w wyznaczonym miejscu z przyczyn towarzyskich lub żeby grać w gry. Gdy obszar ten stanie się wspólnym miejscem spotkań dla wielu ludzi, część z nich może razem oczyścić teren pod boisko, do bejsbola lub ognisko, jeśli uczyni to na gruncie, który już wcześniej był własnością wspólną. Nie mogą wziąć go na wyłączność. Żaden nie może sobie go zawłaszczyć. Przykładowo, jeśli grupa ludzi już wcześniej regularnie grywała w bejsbol na tym boisku, inna osoba nie mogłaby przyjść, postawić siatkę dookoła stanowiska pałkarza i bazy, twierdząc, że ludzie, którzy uprzednio byli regularnymi użytkownikami, nie mogą korzystać z tak polepszonego boiska, bo właśnie je wykupił, ponieważ on dodał swoją pracę do ziemi. Podczas gdy pole to nie było własnością jednej osoby, ponieważ użytkowano je od początku kolektywnie. Oni byli pierwsi. Nie było ono również niczyje. W podobny sposób można by wznieść budynki. Ludzie mogliby chcieć jakiegoś schronienia w parku, a więc zbudowaliby konstrukcję we wspólnym parku. Budowniczy nie mógłby rościć sobie praw do własności w tym momencie, ponieważ ziemia, na której budynek został postawiony, była wcześniej we wspólnym posiadaniu z racji tego, że użytkownicy parku już zmieszali z nią swoją pracę. Przykłady takie mają wiele rzeczywistych odpowiedników, aczkolwiek z narzuconymi odgórnie instytucjami państwowymi nie możemy więc dziś mówić o anarchokapitalistycznych społecznościach. Przykładowo Andrew Carnegie zbudował z własnych pieniędzy tysiące publicznych bibliotek na ziemi, której nie był właścicielem. Jak odnotował Holcomb i Lagerman, Carnegie postawił te biblioteki na państwowej ziemi do użytku publicznego. Wiek później nadal każdy może z nich skorzystać, tak jak zakładał Carnegie. Oczywiście w anarchokapitalizmie każdy będzie mógł postawić sobie bibliotekę, park i inne rodzaje tego, co zwykle jest własnością wspólną. Jeśli będzie chciał przekazać je we wspólne posiadanie, jak zrobił to Carnegie. Można wysunąć tutaj zastrzeżenie, że jeśli Carnegie by tak zrobił i gdyby własność wspólna nie istniała w anarchokapitalizmie, działania Carnegie jego oznaczałoby porzucenie własności, co czyniłoby ją wolną do zawłaszczenia dla innych. Jednakże skoro z własności skorzysta wielu ludzi, nie została ona faktycznie porzucona. Nie ma powodu, by własność ta nie mogła się stać własnością wspólną, jak planował jej poprzedni właściciel. Wspólnie posiadana własność może więc nie tylko powstać przez ewolucję, jak w przykładzie z drogami w poprzednim rozdziale, ale i może być stworzona celowo w anarchokapitalizmie, jak w przypadku bibliotek Carnegie'ego. Nawet w dzisiejszym społeczeństwie, w którym państwo zapewnia publiczny dostęp do tylu dóbr, jednostki wciąż są bardzo filantropijne i bardzo odczuwają parcie na posiadanie czegoś na własność, a z całą pewnością byłyby jeszcze bardziej w świecie bez państwa, gdzie takie zachowanie byłoby nie tylko nawykiem, ale też wyższą koniecznością. Ludzie jak Andrew Carnegie zapewnialiby wspólną własność jak biblioteki z intencją udostępniania ich wszystkim, a mniej zasobni przeznaczaliby swój czas na zarządzanie tymi zasobami i odkładanie środków poprzez akumulację. Wiele organizacji typu non-profit działa na podstawie dobrowolnego finansowania donatorów, którzy wspierają dobra publiczne, takie jak muzea,
parki czy domy opieki społecznej. Jeśli społeczeństwa anarchokapitalistyczne kiedykolwiek się pojawią, wyobrażenie sobie własności wspólnej jako integralnej części owych społeczeństw nie wymaga jakichś specjalnych zdolności. Decentralizacja własności wspólnej. Rozważania do tej pory były abstrakcyjne i hipotetyczne, ponieważ każde zamieszkałe miejsce na Ziemi poddane jest władzy jakiegoś państwa niestety, a infrastruktura, drogi, parki i inne dobra użytkowane, wspólne zawsze są własnością państwową. W rzeczywistości anarchokapitalizm nie mógłby powstać tak, jak opisaliśmy to powyżej. Ludzie zawłaszczający Ziemię niczyją, ponieważ nie ma już Ziemi niczyjej. Jeśli anarchokapitalizm ma wyłonić się ze status quo, anarchokapitaliści muszą zanegować uzurpatorskiego i tymczasowego zarządcę tych dóbr i domagać się oddania jej nam, przywrócenia tytułu własnościowego, restytucji. Muszą przyznać, że te dobra, które obecnie znajdują się we wspólnym posiadaniu, są własnością państwa, choć bezprawnie i sztucznie. Jak jednak przekazywano by prawa własności, gdyby państwo zostało rozwiązane? Często w takich przypadkach zaleca się prywatyzację, ale uczciwą, nie na drodze szemranych, ustawionych przetargów, ale po prostu uczciwych licytacji. Państwo może sprzedać swoje aktywa prywatnym firmom, które będą właścicielami dróg, parków, bibliotek, rzek, podczas gdy mogłoby to zdziałać z praktycznego punktu widzenia. Byłoby to naruszenie zasad libertariańskich, ponieważ w obecnej sytuacji własność państwowa, taka jak drogi, parki czy biblioteki, jest dostępna dla wszystkich. Zatem i sprzedaż prywatnemu właścicielowi pogwałciłaby prawa własności wszystkich ludzi, zapewniające im swobodny do nich dostęp. Rozróżnienie między własnością wspólną a własnością kolektywną ma jak najbardziej tutaj zastosowanie, ponieważ drogi i własność wspólna innego rodzaju jest dostępna nie tylko dla konkretnych ludzi mieszkających w danym rejonie. Dla przykładu drogi w Atlancie nominalnie są własnością społeczności lokalnej, hrabstwa i rządu stanowego Georgii, ale są one dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy są oni obywatelami Georgii, a za pośrednictwem akcyzy na paliwo i innych podatków, które wszyscy płacą w Georgii, finansowane są również przez ludzi spoza Atlanty i spoza Georgii. Turyści w Atlancie, którzy kupują tam paliwo, płacą za drogi, a więc gdyby drogi zostały sprywatyzowane i ich własność przyznana lokalnym mieszkańcom, niektórzy ludzie, którzy pomogliby zbudować te drogi, a więc posiadali prawo do swobodnego dostępu na nie, utraciliby te prawa, jednak wszyscy byliby bogatsi, gdyż nie byłyby potrącane tak wysokie opłaty i część z tych środków pozostałaby na stałe w naszych kieszeniach. Poza tym względem drogi w Atlancie są jak wspólne arterie komunikacyjne we wcześniejszym przykładzie, podczas gdy wcale nie musiały powstać w opisany sposób, część z nich tak właśnie powstała. Ludzie zaczęli korzystać z pewnych ścieżek, aby dostać się z jednego miejsca do drugiego. Ścieżki te były wspólnie posiadane i każdy mógł z nich skorzystać i się nimi przespacerować, dopóki nie przejęło ich państwo. Po tym zdarzeniu pozostały one powszechnie dostępnymi dobrami w znaczącym zakresie, chociaż nominalnie ich właścicielem pozostawało państwo. Wyznaczenie pewnej granicy, która włącza pewnych ludzi, a wyłącza innych, postanowienie, że drogi zostaną sprzedane i zapłacone mieszkańcom Atlanty, Georgii czy Stanów Zjednoczonych, pozbawiłoby niektórych ludzi prawa swobodnego dostępu, którym to prawem cieszą się obecnie jako swego rodzaju elita. Podczas gdy ludzie ci również uiszczają opłaty na utrzymanie dróg, płacąc akcyzę za benzynę, gdy są w Atlancie, lub VAT na inne produkty i usługi. Nie ma to żadnego znaczenia z punktu widzenia praw. Nielibertariańskie byłoby pozbawienie ludzi praw, które mają już teraz. Prawa do korzystania z dróg. Jest tak niezależnie od tego, czy drogi przekształciły się we własność wspólną, zanim przejęło je państwo, czy zostały one położone i posiadane przez państwo od samego początku. Jak
pokazaliśmy powyżej, własność wspólna nie jest nielibertariańska. Powstaje ona zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez lokowskie standardy. Niezależnie od tego, jak zasoby stały się własnością, jeśli anarchokapitalizm zastąpiłby obecne zdominowane przez państwo społeczeństwa, prywatyzacja własności wspólnej byłaby nielibertariańska, ponieważ pozbawiłaby niektórych ludzi praw do korzystania z tej własności. Rzeki i oceany. Innym obszarem poddanym własności wspólnej mogą być akweny wodne pokroju rzek i oceanów. Nawet dzisiaj oceany są powszechnie dostępne i podzielone na strefy wpływów na wybrzeżach, a nie zawłaszczone na lokowskich kryteriach. Podczas gdy statki przemierzają oceany w porównaniu do wielkości oceanu, liczba statków jest niezmiernie mała, więc nierozsądnie jest twierdzić, że ktoś zawłaszczył ocean, nawet jeśli do kogoś teoretycznie należy jakiś wycinek, zatoka lub wysepka. W konkretnych przypadkach można wysuwać roszczenia do pewnych łowisk, które zostały wywłaszczone lub zostałyby, gdyby nie interwencja państwa, ale i tak zdecydowana większość powierzchni oceanu pozostaje niezawłaszczona. Podobnie ma się sytuacja z rzekami, chociaż prawo własności do nich należy do państwa, na którego terytorium leży dana rzeka. Jednakże rzeki takie jak Mississippi są tak długie, że mało prawdopodobne jest, aby podlegały własności jednego właściciela. Strumień, potok górski cały czas płynie i zmierza do celu, jakim jest wpadnięcie do większego zbiornika wodnego. I ta woda przez cały czas się wymienia i tworzy na nowo po deszczach w swoistej cyrkulacji i swobodnym przepływie. Dlatego nawet najbardziej irytujący właściciel musi zachować swoje prawa. Wręcz przeciwnie, scenariusz wykształcania się własności wspólnej ma tu jeszcze większe zastosowania niż w przypadku dróg. Parę osób wykorzystuje rzekę do transportu, a w miarę jak zwiększa się ruch na rzece, staje się ona dobrem wspólnym, a nie własnością posiadaną przez jedną osobę. Walory transportowe rzeki wynikają z faktu, że można skorzystać z niej do przebycia setek mil, więc nierozsądnie jest myśleć, że pierwszy podróżnik zawłaszczy rzekę w całości. Jednakże jeśli lokalny użytkownik będzie wysuwać roszczenia do części rzeki, pozbawi on innych praw do korzystania z rzeki jako korytarza transportowego. Nie może jednak zachować tej rzeki, zatrzymać dla siebie, ponieważ ona bez przerwy będzie wymykać mu się z rąk i będzie zmieniać swoje położenie, więc nawet jeśli doda do niej teoretycznie coś lub zatrzyma czymś, nadal zrobi to jedynie z jej niewielką częścią, a nie całością, więc nie przejmie jej na własność. Jedną kwestią jest użytkowanie rzeki jako źródła wody do picia, nawadniania i wyrzucania śmieci. Inną użytkowanie rzeki jako transportowego korytarza dla ludzi i dóbr, przede wszystkim właśnie dla towarów. Rothbard odnosi się do tej sprawy pisząc: ludzie postrzegają wodę, przynajmniej w rzekach i oceanach, jako obiekt, który nie może stać się przedmiotem własności. Musi być dostępny dla każdego, chociaż dopuszcza się taką możliwość w przypadku małych jezior i studni. Ale kto pierwszy, ten lepszy. Kto ogłosi władztwo, wbije flagę lub w jakikolwiek sposób zawłaszczy te tereny, należą one do niego i trudno rościć sobie jakiekolwiek prawa w związku z tym, czy żywić jakieś pretensje. Jest prawdą, że pełne morze w odniesieniu do tras statków prawdopodobnie nie jest obszarem właściwym do podziału pod względem własności ze względu na obfitość tych wód w relacji do szlaków morskich. Nie dotyczy to jednak praw do połowu w oceanach. Ryby zdecydowanie nie są dostępne w nieograniczonych ilościach w stosunku do ludzkich potrzeb. Mogą zatem stać się przedmiotem własności. Ich zasób i źródło pochodzenia również podobnie jak złapane ryby. W wolnym społeczeństwie prawa do połowu na pewnych obszarach oceanu należałyby do pierwszych użytkowników tych obszarów i mogłyby zostać sprzedane innym użytkownikom, którym nie wyrządzimy w ten sposób żadnej krzywdy. Własność obszarów wodnych zawierających ryby jest analogiczna z własnością obszarów uprawnych lub lasów zawierających zwierzynę łowną.
Obszary wodne, podobnie jak lądowe, można oznaczyć pod względem długości i szerokości geograficznej. Tak oznaczone granice mogą określać obszar posiadany przez poszczególne osoby. W tym akapicie Rothbard zdaje się nakładać nowe kryterium na zawłaszczenie. Zawłaszczane dobro musi być rzadkie. Musi być skończone, twierdząc, że szlaki żeglugowe raczej nie nadają się do zawłaszczenia z powodu ich obfitości w porównaniu do hipotetycznych szlaków. Jednakże, jeśli obfitość zasobu ma w ogóle zastosowanie do lokowskiego kryterium zmieszania pracy z niczyim zasobem, aby nabyć własność, zdaje się, że zmierza ona z tego, co Rothbard wskazuje, w przeciwnym kierunku. Pamiętajmy, że lokowska klauzula, której Rothbard nie uznaje, stanowi, iż niezawłaszczone zasoby mogą stać się własnością, dopóki zasobu tego jest wystarczająco dużo i o dostatecznej jakości dla innych. Idąc zatem śladami Locke'a, wydawałoby się, że niczyje zasoby mogą być zawłaszczone jako własność prywatna, dopóki nie są rzadkie. I podczas gdy Rothbard twierdzi, jakoby mogą być zawłaszczone tylko gdy są rzadkie. Rozważmy przypadek szlaków żeglugowych, które Rothbard uważa za niezdatne do zawłaszczenia z powodu ich obfitości. Rothbard pisze, że jeśli ktoś przemierza ocean, nie miesza swojej pracy z niczyim zasobem. Nie przekształca więc owego zasobu we własność prywatną jemu podporządkowaną. Wynika z tego, że druga osoba może wykorzystać ten sam szlak, tak samo następne osoby, ale żadna z nich nie może wysuwać roszczeń do niego. Jeśli już ktokolwiek mógłby mieć takie roszczenie, to pierwszy użytkownik, ale Rothbard wyraźnie stwierdza, że takie roszczenie mu nie przysługuje. Gdy wielu użytkowników podróżuje wzdłuż tego samego szlaku, staje się on ich własnością wspólną zgodnie z procedurą opisaną powyżej i ich pracą. Odnosi się to również do tras powietrznych. Podróż samolotem z jednego miejsca do drugiego nie daje pilotowi własności bloku powietrza, które stale się przemieszcza, zmienia swoje położenie i tak naprawdę jest niematerialnym gazem rozchodzącym się w przestrzeni, którego nie sposób stale zatrzymywać, przez który przeleciał. Jednakże, jak Rothbard wskazał w przypisie, jeśli liczba pilotów korzystających z korytarza rośnie, trasa może stać się zatłoczona. Nie wydaje się jednak, że stanowi to wystarczające usprawiedliwienie dla retroaktywnego nadania praw własności do tej trasy pierwszemu użytkownikowi, który za Rothbardem nie miał do niej żadnego prawa. Czy dziś, gdy tak wiele samolotów lata z Europy do Stanów Zjednoczonych i z powrotem, powinniśmy prawo własności do międzykontynentalnych podróży samolotem przyznać potomkom Charlesa Lindberga, skoro sam Lindberg nie miał żadnego prawa do wysuwania podobnych roszczeń po przemierzeniu oceanu w 1927 roku? Wydaje się, że roszczenie to nie przysługuje również jego potomkom. Jeśli szlaki żeglugowe między Europą a Stanami Zjednoczonymi stałyby się tak zatłoczone jak korytarze powietrzne, nie byłoby to wystarczającym usprawiedliwieniem dla retroaktywnego przyznania praw własności do owych szlaków potomkom Krzysztofa Kolumba. W tych przypadkach sporadyczna podróż na szlaku, która zgodnie z tym, co pisze Rothbard, nie jest wystarczająca do ustanowienia własności z biegiem czasu, wzrastała do punktu, w którym szlaki, którymi podróżowało, stały się wartościowe z powodu wspólnego użytkowania wielu ludzi. W tym momencie dobro przeszło we własność wspólną. Rozważania Rothbarda o prawach do łowienia podnoszą interesujący problem, do którego Rothbard się nie odnosi. Rothbard mówi, własność obszarów wodnych zawierających ryby jest analogiczna z własnością obszarów uprawnych lub lasów zawierających zwierzynę łowną. Normalnie, gdy ktoś staje się właścicielem ziemi, jego kontrola rozpościera się na każdy jej wymiar. Przykładowo, jeśli ktoś jest właścicielem gospodarstwa rolnego, właściciel posiada nie tylko prawo do uprawy roli, ale także prawo do wykluczenia innych z przechodzenia przez jego ziemię i polowania na niej. Może zaprowadzić bardzo subiektywne i ekskluzywne metody i zasady, co stanowiłoby naruszenie jego własności, jak również prawa do surowców, ropy, gazu i innych, które znajdzie na swojej własności. Jeśli własność akwenów, które zawierają ryby, jest bezpośrednio analogiczna do własności ziemi, czy właściciel prawa do połowu ryb
może uniemożliwić rybakom przepłynięcie przez swoją własność? Czy właściciel mógłby wykluczyć IF czasowniczów? Jeśli własność akwenów jest analogiczna do własności ziemi, wydawałoby się, że odpowiedź musi być twierdząca. Czy właściciel posiadałby zatopione w wodzie skarby? Czy może, zachowując analogię między zawłaszczaniem ziemi i wody, zasada zawłaszczenia ziemi nie przekazywałaby praw do surowców w ziemi ludziom, którzy zawłaszczyli prawo do uprawy, albo nie uniemożliwiałaby ludziom przekroczenia własności zawłaszczonej w celu uprawy, dopóki nie zaczęliby wyrządzać szkód zbiorom. Kwestie te są niezwykle istotne dla praw własności w anarchokapitalizmie, ponieważ odnoszą się do tego, jak można nabyć własność przez zawłaszczenie i jakie prawa ono zawłaszczenie przenosi. Jak wspomnieliśmy powyżej, nie można po prostu przejść przez pole i stwierdzić, że zmieszało się z nim pracę, zawłaszczając je. Ale problemy te są uboczne w stosunku do głównego tematu własności wspólnej w anarchii, nie będziemy się więc nimi dalej zajmować. Czy własność musi być prywatna? Hoppe, zwolennik anarchokapitalizmu w ujęciu konserwatywnym, zakłada, że w anarchokapitalizmie każda własność będzie prywatna. Na poparcie tego stwierdzenia Hoppe wyobraża sobie społeczeństwo anarchokapitalistyczne jako 1000 małych Liechtensteinów, jednostek napraw monarchii. I pisze, że trzeba założyć jako koncepcyjny punkt odniesienia istnienie tego, co filozofowie politycznie określają jako anarchia prywatnej własności, anarchokapitalizm lub uporządkowana anarchia, spontaniczny porządek oddolny, woluntaryzm, laissez-faireyzm. Każda własność jest prywatna, włączając w to ulice, rzeki, lotniska i porty. Widzimy więc, że Hoppe wyraźnie stwierdza, iż pomysł, aby każda własność w anarchokapitalizmie była prywatna, jest jedynie założeniem wstępnym, nie popartym żadnym dowodem. Hoppe wywodzi swoją teorię własności przez Rothbarda do Locke'a, a Rothbard powołuje się na Locke'a i innych, żeby ustanowić argument zawłaszczenia za własnością prywatną. Analiza poczyniona tutaj zgadza się z lokowskim argumentem, że niczyje zasoby mogą być zmieszane z czyjąś pracą i stać się własnością osoby zapewniającej pracę. Z całą pewnością również własność stanowi podstawę społeczeństwa anarchokapitalistycznego, jego fundament i filar. Kwestią nas interesującą jest to, czy każda własność musi być prywatna, a analiza poczyniona tutaj wskazuje, że w ramach lokowskich kryteriów własność wspólna może powstać w anarchokapitalizmie. Locke tego, co oczywiste, nie stwierdził, ale Rothbard zauważa. Nie powinno zaskakiwać, że Locke'a teoria praw naturalnych, jak pokazali historycy myśli politycznej, była zjeżona z sprzecznościami i nieścisłościami. W końcu pionierzy w każdej dziedzinie, w każdej nauce cierpieć będą na sprzeczności, niedobory i luki, które poprawią dopiero ich następcy, dopiero spadkobiercy. W rzeczywistości teoria libertariańskich praw naturalnych była rozwijana i oczyszczana po Locke'u. Artykuł ów jest poszerzeniem tej teorii, aby pokazać, że własność wspólna jest spójna z libertariańską teorią praw naturalnych. Rothbard twierdzi, że w najgłębszym znaczeniu każda własność jest prywatna, a jednak nie odnosi się do własności wspólnej, która jest tematem naszego artykułu. W następnym akapicie Rothbard pisze: to samo dotyczy jednostek składających się na jakiegokolwiek rodzaju grupę. Gdy więc stworzyli państwo, król i jego krewni kontrolowali, a więc chociaż częściowo posiadali własność ludzi, przeciwko którym występowali. Kluczową kwestią w społeczeństwie nie jest więc, jak wielu sądzi, czy własność jest prywatna czy państwowa, ale czy z konieczności prywatni właściciele są właścicielami uprawnionymi czy przestępcami. Nie ma bowiem takiego bytu, który nazywamy państwem. Są jedynie ludzie tworzący grupy interesu zwane państwami i działający w państwowy sposób na drodze zinstytucjonalizowanego monopolisty na przemoc i zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze mafijnym. Każda własność jest zatem zawsze prywatna, a podstawowym pytaniem jest, czy powinna ona spoczywać w rękach przestępców czy uprawnionych właścicieli wielokroć prywatnych. W tym akapicie Rothbard przedstawia alternatywę własności prywatnej albo państwowej tak, jakby wyczerpywało to kategorię własności, nie biorąc w ogóle pod uwagę możliwości własności wspólnej.
Rothbard wyraźnie stwierdza, że każdy musi faktycznie użytkować Ziemię, aby stać się jej właścicielem. Jeśli Kolumb ląduje na nowym kontynencie, czy ma prawo oświadczyć, że cały nowy kontynent należy do niego, czy choćby jego część, gdzie okiem sięgnąć. Z pewnością nie miałoby to miejsca w postulowanym przez nas wolnym społeczeństwie. Kolumb lub Crusoe musieliby najpierw użytkować ziemię, uprawiać ją w jakiś sposób, zanim mogliby utrzymać, że do nich należy. Uprawa nie musi oznaczać zaorania ziemi, choć jest to jedna z możliwych jej form. Jeśli surowcem naturalnym jest grunt, jego użytkownik może oczyścić go pod budowę domu lub pastwisko, albo uzyskać z niego drewno na opał. Jeśli grunt jest większy niż może go zagospodarować poprzez swoją pracę, nieużytkowany grunt musi po prostu pozostać niczyj, dopóki nie pojawi się jego pierwszy użytkownik. Jeśli to rozumowanie zastosujemy do kogoś przechadzającego się na jakimś kawałku ziemi, wydaje się mało prawdopodobne, żeby tylko to wyznaczało uprawę. Zatem osoba, która jedynie przechadza się z jednego miejsca do drugiego, nie miałaby roszczenia do ziemi, po której przeszła. Skoro pierwsza osoba nie miała takiego roszczenia, nie miałaby go również druga ani następna, która skorzysta z owej ścieżki. Jeśli ze ścieżki tej ludzie często korzystają, może ona stać się wartościową arterią, nie z powodu zamieszania przez kogoś z nią pracy, ale ponieważ jest ona regularnie użytkowana przez wielu ludzi, jako że wielu ludzi używa tej ziemi i ponieważ dostęp do niej jest otwarty dla wszystkich, staje się ona własnością wspólną. Jedna osoba nie mogłaby ustanowić na niej własności prywatnej, ponieważ ona jest wartościową własnością wspólną z powodu wspólnego zmieszania pracy przez wielu wcześniejszych użytkowników. Czy własność wspólna może stać się prywatna? Wniosek, że własność wspólna istniałaby w anarchokapitalizmie, nie implikuje, że w momencie, gdy dobro wejdzie we wspólne posiadanie, nie będzie mogło stać się własnością prywatną. Gdy własność wspólna zostanie porzucona, rozdzielona, stanie się niczyja. Może się w ten sposób przekształcić we własność prywatną. Dla przykładu, jeśli kiedyś użytkowana ścieżka przestanie być wykorzystywana lub gdy ludzie nie spotykają się już więcej we wspólnie ustalonym miejscu czy parku, czy konstruktor, główny inżynier, zarządca czy szef firmy niestety odejdzie, własność byłaby porzucona i mogłaby być zawłaszczona przez prywatnego właściciela, być może jego rodzinę, krewnych i tak dalej. Przypadek porzucenia jest względnie prosty, ale jest bardzo prawdopodobne, że nawet gdyby własność wspólna była w użyciu, anarchokapitalizm zapewniłby mechanizm, dzięki któremu mogłaby stać się prywatna. Zazwyczaj nie warto ufać takim porzuceniom, gdyż oznaczają niemałe kłopoty finansowe, niewypłacalność, kryzys, zadłużenie lub totalną ruinę. Czegoś, co naprawdę nie ma się już ochoty inwestować i rzucać w błoto kolejnych środków i czeka się na naiwną osobę, która zakupi to po kosztach, a mimo to i tak przy wygórowanej cenie, jak na używane modele. Można wyobrazić sobie ścieżkę, która przekształciła się w istotną arterię komunikacyjną, a nie jest odpowiednio utrzymana, lub park, który jest zatłoczony czy zapuszczony. Prywatny właściciel może wkroczyć i zaoferować utrzymanie własności wspólnej w zamian za tytuł do niej. Przykładowo firma sąsiadująca z arterią może zaoferować wybrukowanie i utrzymanie drogi w zamian za tytuł do własności, lub filantrop może zaoferować utrzymanie parku w zamian za własność. W wielu przypadkach właściciele nie wymagaliby opłat za użytkowanie, zupełnie jak centra handlowe posiadające prywatne drogi i miejsca parkingowe pozwalają ludziom jeździć i parkować na nich nieodpłatnie. Jednakże mogą zdecydować się na wymóg niewielkiej, symbolicznej opłaty za wstęp lub w jakiś inny sposób wyłączyć część ludzi poprzez wykluczenie, które nie należy mylić z jakąś tam dyskryminacją. Jako że nie ma dziś dobrze rozwiniętych społeczeństw anarchokapitalistycznych, nie można dokładnie przewidzieć, jak dochodziłoby do przekształcenia własności wspólnej w prywatną, ale jednym z mechanizmów mogłoby być wysłanie publicznego zawiadomienia i przesłuchanie publiczne przed dobrze zorganizowanymi arbitrami, którzy osądzą, czy takie przekształcenie powinno mieć miejsce. Własność wspólna może nieść za sobą tragedię wspólnego pastwiska i łatwo wyobrazić sobie, że w publicznym przesłuchaniu
przesłuchaniu przed arbitrami aprobowanymi przez miejscowych biznesmenów i rezydentów, konsensus byłby na korzyść przekazania tytułu. Firma, która chciała przejąć sąsiadującą z nią drogę, może dowodzić, że jest ona zatłoczona i źle utrzymywana i że gdyby wiele firm złączyło się w korporację, utrzymując kontrolę nad drogą, znacznie polepszyłyby jej stan i ułatwiłyby dostęp do tych firm. Każdy sprzeciwiający się temu planowi mógłby rzecz jasna przedstawić swoje argumenty, ale łatwo domyślić się, że w większości przypadków nie byłoby wielkiej opozycji. Ludzie zdaliby sobie sprawę, że firmy mają interes w poprawianiu jakości i przejezdności dróg oraz w zapewnieniu łatwego dostępu, a więc zgodziliby się na własność prywatną, ponieważ wszyscy na tym korzystają. W podobny sposób ludzie mogliby zgodzić się na prywatyzację parku, jeśli wierzyliby, że park zaoferowałby im więcej udogodnień, nawet jeśli właściciele wymagaliby opłaty za wstęp. Jednakże trzeba również wziąć pod uwagę możliwość, że organizacja charytatywna może przejąć własność wspólną i kontynuować politykę wolnego wstępu. Podobnie nie zadziałałoby efekt Gapowicza, ponieważ na każdym użytkowniku ciążyłaby presja dokładania się i współfinansowania tejże własności. I nikt nie mógłby się wykręcać wymówkami i pozostawać beneficjentem czy na uprzywilejowanej pozycji korzystania nieodpłatnego. W przeciwnym wypadku wymuszono po prostu by na nim takie zachowanie lub kazano się odłączyć od inicjatywy i pozbawić własności. Gdyby arbitrzy zgodzili się, że własność powinna zostać sprywatyzowana, co mogłoby mieć miejsce tylko gdy użytkownicy doszli do konsensusu, nowy właściciel mógłby wynająć firmę ochronną, aby chronić własność i byłby pewny, że w razie sporu prawnego potencjalni arbitrzy orzekliby na jego korzyść. Ubezpieczenie tytułu prawnego byłoby również zagwarantowane w przypadku, gdyby pierwotna decyzja sądu arbitrażowego została podważona. Lecz ubezpieczenie tytułu prawnego jest powszechne nawet dziś, gdy tytuły do ziemi są rejestrowane przez państwo. Fakt, że decyzja jednego sądu arbitrażowego na korzyść transferu tytułu pewnej własności wspólnej do prywatnego właściciela mogłaby zostać podważona przed innym sądem, dałby ludziom chcącym sprywatyzować własność wspólną silny bodziec do korzystania z usług respektowanych firm arbitrażowych, które miałyby rozważyć wniosek o prywatyzację, ponieważ zapewniłoby to bardziej pewny tytuł. Rozdział ten spekuluje, jakie rodzaje instytucji transferu własności wspólnej we własność prywatną pojawiłyby się w anarchokapitalizmie. W wielu przypadkach własność wspólna pozostałaby własnością wspólną, ale rzecz w tym, że gdy ujawni się oczywista niewydolność, własność wspólna nie będzie musiała zawsze pozostać we wspólnym posiadaniu i że wykształciłyby się mechanizmy transferu własności wspólnej we władanie jednostkowe. Tak jak w przypadku prywatnej własności, transfer ów mógłby mieć miejsce tylko, gdy zgodzą się na niego wspólni właściciele, ale tworzy to problem, ponieważ każdy ma prawo dostępu do własności wspólnej. W każdym razie rozdział ten sugeruje, że pojawią się mechanizmy ułatwiające transfer własności wspólnej we własność prywatną w anarchokapitalizmie, gdy za transferem zgodna wola ludzi. A co, gdy nie wszyscy wyrażą zgodę? Pomimo przeciwnych twierdzeń autorów analizujących anarchokapitalizm, artykuł ten pokazuje, że niecała własność będzie prywatna, jako że własność wspólna może również istnieć. A co jeśli nie wszyscy zgadzają się z tym wnioskiem? Powyższe pytanie możemy rozważać na dwóch poziomach. Po pierwsze, co jeśli ktoś nie zgadza się z powyższymi argumentami odnoszącymi się do kwestii, czy istnienie własności wspólnej jest spójne z anarchokapitalizmem? Odpowiemy na to pytanie poniżej. Po drugie, co jeśli społeczeństwo anarchokapitalistyczne faktycznie by istniało, a w tym społeczeństwie jedni ludzie roszczą sobie prawa do użytkowania pewnego dobra jako własność wspólną, a inni jako własność prywatną. Wyobraźmy sobie na przykład, że wielu ludzi użytkuje pewien teren jako park. Organizuje tam pikniki i gra tam w baseball, regularnie się spotykając i wspólnie korzystając z tego obszaru. Na przestrzeni lat do pikników i gier dołączyli się nowi ludzie, a część starych uczestników odeszła.
Czasem ludzie, którzy przez parę lat nie korzystali z parku, powrócą i ponownie zaczną, przewijając się, użytkować ten teren. Podczas gdy niektórzy ludzie dodali pewne ulepszenia, takie jak siatka wokół pola baseballowego czy grill na pikniki, ławka, a inni pomagali utrzymać teren, kosząc trawę. Nikt nie rościł sobie własności do tego obszaru, ponieważ nikt nie był pierwszym użytkownikiem i ponieważ wszyscy byli zadowoleni z faktu wspólnego korzystania z własności. W tym momencie przychodzi pewien człowiek, który uznaje, że ten teren za jego własność prywatną. Być może roszczenie to oparte jest na zmieszaniu pewnej części swojej pracy z ziemią. Przykładowo, osoba ta mogła postawić siatkę wokół boiska. Prosi ona swoją firmę ochronną, żeby próbowała wyłączyć innych z korzystania z własności, podczas gdy firma ochronna ludzi, którzy korzystali z parku przez lata, twierdzi, że jest to własność wspólna i że wszyscy mają prawo wstępu na nią z powodów, które przedstawiliśmy w tym artykule. Jak rozwiązano by ten spór? W anarchokapitalizmie firmy ochronne tych dwóch grup, posiadających różne roszczenia, mają bodziec do rozwiązania sporu pokojowo poprzez arbitraż. Można próbować wyobrazić sobie, jakie argumenty będą wysuwać obie strony na poparcie swoich żądań. Argumenty za własnością wspólną mogłyby być zgodne z przedstawionymi w artykule. Trudniej za to wyobrazić sobie argumenty za własnością prywatną w takim wypadku, w części z tego powodu, że w anarchokapitalistycznej literaturze nie rozważano możliwości własności wspólnej poza deklaracją, że każda własność będzie prywatna, a w części, ponieważ trudno wyobrazić sobie, jakie roszczenie mogłaby wysunąć ta jednostka, żeby przekonać innych użytkowników parku, którzy korzystali z niego przez długi odcinek czasu, do porzucenia własności. Jeśli wielu ludzi użytkowało ten teren, jeśli miejsce spotkań było wartościowe, dokładnie dlatego, że był to punkt, w którym duża grupa ludzi spotykała się w celach rozrywkowych, rekreacyjnych, jeśli ta grupa ludzi ofiarowywała przez ten okres swoją pracę w celu utrzymania i ulepszenia terenu, jakie argumenty mogłaby przedstawić jednostka, aby przekonać arbitrów, że obszar, który użytkowany, utrzymany i ulepszany był wspólnie przez wielu ludzi przez długi odcinek czasu, powinien stać się nagle jej własnością prywatną? Nie ma ku temu żadnych sensownych argumentów wspierających jego roszczenia. Można sobie wyobrazić, że w mniej cywilizowanym społeczeństwie, gdyby jedna osoba rościła sobie prawa do własności użytkowanej wspólnie przez wielu ludzi, taki spór doprowadziłby do przemocy. Artykuł ten konsekwentnie postrzega własność z lokowskiej perspektywy, rozpoczynając od aksjomatu samoposiadania. Ale inne podejścia do kwestii promowane przez Rawlsa, Buchanana i Gautiera stanowi, że prawa ludzi są produktem umowy. W prawdziwym świecie pojedynczy właściciel nie byłby w stanie utrzymać praw własności nad własnością, która swego czasu była we wspólnym użytkowaniu. Chyba że ludzie ogólnie zgodziliby się, iż osoba ta ma prawnie uzasadnione pretensje, ale zawsze zależelibyśmy od cudzego zdania, od cudzej opinii. W naszym hipotetycznym przykładzie arbitrzy zarządzający przeciwko własności wspólnej musieliby przedstawić argumenty wystarczająco mocne, żeby przekonać tych, którzy mają bardziej rosowski niż lokowski pogląd na prawa. Czytelnicy tego artykułu, którzy zgadzają się z analizą w nim poczynioną, mogą myśleć, że w sporze tego rodzaju arbitrzy musieliby orzec na korzyść własności wspólnej. Czytelnicy, którzy nie zgadzają się z tą analizą, musieliby przedstawić dowody za tym, że argument ten jest błędny. Ale pomysł, że własność wspólna może istnieć w anarchokapitalizmie, nie może być przez arbitrów odrzucony, ponieważ musieliby oni ustosunkować się do argumentów takich, jak przedstawione w tym artykule, aby przekonać ludzi, którzy użytkowali tę własność wspólnie, że prawo do własności spoczywa na jednej osobie i że poprzedni właściciele nie mają więcej prawa wstępu na własność. Można zadać pytanie, czy tysiące ludzi, którzy wspólnie użytkowali park, przyjęłoby wyrok arbitrów twierdzących, że nie mogą oni korzystać z ziemi, jak robili to w przeszłości, ponieważ arbitrzy przenieśli tytuł do ziemi, którzy wszyscy ci ludzie mieli wspólnie, na pojedynczego człowieka, który lub czy przedstawiliby się arbitrom, którzy orzekli, że własność jest prywatna, korzystając z własności tak, jak robili to
dawniej. Ważną częścią każdego systemu prawnego jest to, że większość podporządkowanych mu musi uznawać go za słuszny. Należałoby więc przedstawić silne argumenty, aby przekonać użytkowników własności wspólnej, że naprawdę nie mają prawa do korzystania z niej jak w przeszłości. Jak się tam dostać? Argumenty przedstawione w tym artykule mogą przekonywać niektórych czytelników, a zainteresowani teorią anarchokapitalizmu stają przed wyzwaniem wyjaśnienia, jak własność wspólna będzie użytkowana i zarządzana w anarchokapitalizmie. Pewne sugestie pojawiły się w odniesieniu do niektórych przykładów, jak biblioteki Carnegie'ego, które omawialiśmy powyżej. Ludzie działają filantropijnie i bardzo łatwo wyobrazić sobie, że będą poświęcać czas i zasoby na wspieranie i utrzymywanie własności wspólnej. Łatwo również wyobrazić sobie, że ludzie będą zakładać organizacje charytatywne na podstawie np. zapisów spadkowych, aby utrzymywać własność wspólną, ponieważ ludzie robią tak również dziś. Powszechne jest obecnie również utrzymywanie i sprzątanie ulic i chodników państwowych przez właścicieli firm i domów sąsiadujących z nimi. Cóż nie chce żyć we względnych warunkach czystości. Chociaż nie mają oni żadnego prawnego obowiązku takiego działania. Wskazuje to na kierunek, w jakim własność wspólna naturalnie może być zarządzana, utrzymywana i ulepszana w anarchokapitalizmie bez ingerencji państwowej, ale z całą pewnością jest jeszcze miejsce na rozwinięcie teorii własności wspólnej w anarchokapitalizmie. Jak zauważa Schmitz, własność publiczna nie zawsze jest produktem zachłannych rządów i szalonych ideologii. Czasem wyłania się ona spontanicznie jako sposób rozwiązania rzeczywistych problemów. Long, wychodząc ze Schmitza i Rossa, zaznacza, że w wielu przypadkach własność wspólna zwiększa wartość własności, jak w przykładzie parku rozważanym powyżej, a nie ją zmniejsza, jak dowodził Hardin. W przeciwieństwie do harlinowskiej tragedii wspólnego pastwiska, Rose odnosi się do takich sytuacji, nazywając je komedią wspólnego pastwiska, gdy nieskrępowany dostęp dla wszystkich skutkuje szczęśliwym zakończeniem. Long analizuje drogi i wesołe miasteczka w sposób spójny z przedstawionym w artykule. Wykracza jednak poza rozważania o własności fizycznej, przechodząc do własności nad ideami i innymi niematerialnymi zasobami. Pozostali czytelnicy mogą sądzić, że argumenty przedstawione w tym artykule są błędne. Stoją oni przed wyzwaniem wyjaśnienia nie tylko dlaczego jest to niepoprawne z teoretycznego punktu widzenia, ale również kto jest uprawnionym posiadaczem zasobów, które znajdują się obecnie we wspólnym użytkowaniu. Kto jest prawnym właścicielem szlaków żeglugowych na oceanie. Korzystano z nich od niepamiętnych czasów w celach transportowych, a jeśli niektóre rodzaje własności, jak właśnie szlaki żeglugowe, mogą być własnością wspólną, czy nie pozostaje to sprzeczne z tym, że inne rodzaje, na przykład łowiska, będą prywatne? To jest, jeśli ktoś ogłosi, że część oceanu jest jego prywatnym łowiskiem, czego możliwość sugeruje Rothbard, czy właściciel mógłby wtedy uniemożliwić statkom korzystanie z tego obszaru dla transportu? Jeśli nie, czy ktoś, kto rości sobie prawo do uprawy ziemi, jest także właścicielem prawa do surowców? To jest, czy firma naftowa mogłaby wysuwać pretensje do prawa do surowców na ziemi uprawianej już przez kogoś innego? Czy turyści mogliby przemierzać prywatne gospodarstwo rolne, jeśli nie powodują szkód, tak samo jak żeglarze mogą przemierzać prywatne łowiska? Oczywiście, że tak, tylko przy założeniu dobrej woli właściciela i jego widzimisię. Jeśli postanowi się obudować, okopać i odizolować, to już leży w jego gestii i nic nam do tego. I może nam zamknąć tymczasowo lub na stałe dostęp do swojego dobra. Ale zazwyczaj z pragmatycznego punktu widzenia, weryfikując opłacalność, zdecyduje się na otwarcie nam takiej możliwości przemieszczania się swobodnej. Podobne wątpliwości dotyczą przestrzeni kosmicznej, co utrudnia jeszcze fakt, że pierwotnymi użytkownikami były państwa. Przykładowo, gdy Neil Armstrong wylądował na Księżycu w 1969 roku i zmieszał swoją pracę z częścią jego powierzchni, zbierając cenne kamienie księżycowe i podejmując inne działania, dostał on jako jednostka zawłaszczająca obszar na Księżycu
czy jako pracownik i pośrednik rządu Stanów Zjednoczonych, gdzie wbił ichnią flagę powiewającą na wietrze. W związku z czym obszar Księżyca będzie własnością państwa, w anarchokapitalizmie prawdopodobnie pozaziemska własność rządu powróci do statusu własności wspólnej, tak jak drogi i parki na Ziemi. Kto jest właścicielem dróg na orbicie zajętych obecnie przez państwowe satelity? Przypuszczalnie w przypadku rozkładu państwa orbity te będą traktowane tak samo jak rządowe drogi. Widzimy więc, że gdy przyznajemy, iż w anarchokapitalizmie może istnieć własność wspólna, pojawia się wiele interesujących pytań. Nie może być jednak posiadana przez państwo jako mętny i relatywny twór niedookreślony, należący do kategorii myślowych, podobnie jak całokształt niematerialnej kultury ludzkiej, ponieważ nie myśli, nie czuje, nie żyje, nie rozumuje i nie może świadomie czegoś posiadać, a jego reprezentanci występują w dalece zbyt rozproszonej i liczebnej formie, by się o to ubiegać, bo mówimy o zbiorczo setkach tysięcy urzędników rozsianych na terenie całego kraju, a nawet poza nim w ambasadach. Long podnosi wiele innych problematycznych kwestii w społeczeństwie, w którym cała własność jest prywatna. Co się stanie z ludźmi, którzy nie posiadają w ogóle własności? Ludzie muszą gdzieś przebywać, ale co jeśli właściciel działki rozkazuje takim ludziom opuszczenie jego własności w przypadku, gdy właściciele sąsiednich działek nie pozwalają tym osobom przejść? Osoba taka nie ma więc prawa przebywać gdziekolwiek. Dlatego czystego pragmatyzmu i rozsądku powinni się dogadać i umówić z właścicielem, by ten postanowił jednak zmienić zdanie, by ten umożliwił im swobodną drogę dalej, by mogli przejść i cieszyć się wolnością. Nie mogą ich przecież ograniczyć i zatrzymać w swoistym więzieniu. Z lokowskiej perspektywy, skoro ludzie sami siebie posiadają i mają prawo do wolności od ingerencji innych, więc nikt nie ma najmniejszej możliwości dysponowania nimi i ich ciałem i umysłem, zdawałoby się, że ludzie bez własności znajdują się pod kontrolą prywatnych właścicieli, przynajmniej w takim samym stopniu, w jakim ludzie dziś znajdują się pod kontrolą państwa. Jednakże tak na szczęście by się nie działo. Nawet jeśli rozwiąże się te kwestie, argumenty poczynione powyżej wciąż zachowują swoją moc. Jednak należy też zaufać zdrowemu rozsądkowi wolnego człowieka i powierzyć mu władztwo nad losem, gdzie ufając jego poczynaniom, będziemy pewni, że nie popełni on tak naiwnych błędów i zachowa zdrowy dystans, pozwalając na nagięcie zasad do tego stopnia, by były one nie tyle elastyczne, co wygodne dla wszystkich i jak najbardziej wolnościowe. Własność wspólna nie jest całkowicie obca analizie ekonomicznej. Jest wiele modeli opisujących alokację zasobów w tak zwanym trzecim sektorze, czyli tam, gdzie działają organizacje non-profit i organizacje charytatywne, co może dać nam wgląd we własność wspólną w anarchokapitalizmie już dziś. Tutaj i teraz. Modele te zwykle operują w środowisku państwowych regulacji, które nie istniałyby w anarchokapitalizmie. Mamy więc możliwość selekcji odpowiednich zagadnień i dostosowania analizy do własności wspólnej w anarchokapitalizmie. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że w tym względnie niezbadanym obszarze pozostają nadal nierozwiązane pytania. Wnioski. Celem tego artykułu jest zademonstrowanie, że własność wspólna byłaby powszechna w anarchokapitalizmie i byłaby jak najbardziej możliwa i konieczna do implementacji. Analiza tutaj poczyniona
nie odpowiada na pytanie, czy własność wspólna jest korzystna lub efektywna, ale że jest możliwa. Jednakże zaprezentowane przykłady mogą wskazywać na to, jak własność wspólna mogłaby być efektywnie zarządzana w anarchokapitalizmie. Warto podkreślić, że własność wspólna to nie to samo, co własność państwowa i własność kolektywna, i znać różnicę. Istnienie własności wspólnej w anarchokapitalizmie może wpływać na inne obszary społeczeństwa anarchokapitalistycznego, które na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie niepowiązane ze sobą. Należy pamiętać, że zawsze powstaje ona w sposób dobrowolny i oddolny na drodze umowy za porozumieniem stron. Przykładowo argumenty Hoppego o imigracji opierają się na założeniu, że każda własność w anarchokapitalizmie jest posiadana prywatnie. Jednakże gdyby istniała w anarchokapitalizmie własność wspólna, argument ów musi wziąć pod uwagę również ją. Jednak każda własność wspólna to jedynie suma własności prywatnych, więc ta zasada nadal obowiązuje i się sprawdza. Kwestie te wykraczają jednak poza ramy tego artykułu. Jego zadaniem miało być pokazanie, jak własność wspólna powstałaby w anarchokapitalizmie i że gdy własność wspólna jako pewnik powstanie, nie może być ona prawomocnie obalona, przywłaszczona jako własność prywatna kogokolwiek innego. Dziękuję.